Waldus, no. Waldus, głową to trzeba myśleć. Chciałbyś się wpierwić do jakiejś normalnej, porządnej roboty, a nie wydawał ciężko zarobione przeze mnie pieniądze na jakieś głupoty. Ja bym był nauczycielem, to ja bym dopiero nauczał. Czego by ojciec nauczał? Życia, normalnie życia. Naprzód młodzieży świata! Co dziesiąty więzień zostanie rozstrzelany. Tym razem wybierzcie sami. Jestem prawnikiem. Chcę się widzieć z waszym dowódcą. Nic nie zrobiłem. Oddam wszystko, co mam. Zamknij się. Tutaj wykonuję egzekucję. Dam 100 tysięcy franków temu, kto pójdzie za mnie. My nie możemy kupić życia, a jemu wolno? Widziałem go. Cisza. Wspaniała opowieść o dzieciństwie i dorastaniu. O wielkich sprawach małego człowieka. Gdy jest się małym, świat jest piękny, a życie beztroskie. Wkrótce jednak przychodzi czas, gdy trzeba stawić czoła sprawom i problemom świata dorosłych. Uważaj, tato, on ma nóż. Najcenniejszy dar. W sobotę o 14:00.